Pani Godek, mówi pani, że jest pani za życiem, ale popiera pani powszechny dostęp do broni. Mówi pani, że jest pani za życiem, chce pani zabronić aborcji w przypadku ciężkich, nieodwracalnych, śmiertelnych wad płodu. Ale nie interesuje się pani tym, jak te kobiety sobie później poradzą. Pisze i mówi pani, że miłość zwycięży wszystko. Rehabilitacja, opieka wytchnieniowa, zdrowie psychiczne kobiet, które będą zmuszone rodzić zdeformowane.